Witam, witam was serdecznie. Dostałem spadek po dziadku. Chciałem może sobie przejść na tą drugą stronę, bo tutaj dość mocny ruch jeździ. Dostałem spadek po dziadku tu na tej wiosce u niego. Ze 28 lat nie byłem. Zobaczymy, jak to tutaj się pozmieniało. Dostałem sprawę, że dziadek zmarł w swoich okolicznościach. I w testamencie napisał, że gospodarstwo całe rolne wraz z polami, hektarami należy do mnie. Jestem jedynym dziedzicem, że tak powiem, tego spadku. Więc no co, zobaczymy, jak to wygląda. Ja pamiętam, że to było bardzo... Nie chciałem zawsze tu przyjeżdżać, bo do dziadka by tu nie było co robić. I tu widzę, że się też nic nie zmieniło. Wioska, pola, tak naprawdę. Troszeczkę bardziej tu się fabryków, widzę, pobudowało. No nic, no idziemy. Gdzie to mogło być? Gdzie to mogło być? O! Poznaję te winogrona. To tutaj chyba gdzieś. Według papierów, tak. to teraz wam powiem, że tu dziadek... No, gospodarstwo może się nie zmieniło. Znaczy, troszeczkę zrozbudowane. Ja tu nie byłem 20, tak jak mówiłem, lat. No, ogródek... No, no, no. Brama to dziura. No nic. Idziemy, bo to było tak. To było to. Przejście dla pieszych. Tu się skręcało i tutaj jest ten gwiazdek. Masz. No ładnie. Kost. Widzę, że chodnik. Dziadek chodnikiem sobie wyłożył. O, otwarta kłódka. Dobra, otworzyliśmy. A, to jest ok, już rozumiem, co tu jest. No, ale dom jaki był, taki jest cały czas. Nie zmienił się od lat. Ale za to gospodarstwo. No, pamiętam, że tu oprócz tego domu i stodoły zwykłej, a czy takiej drewnianej, lichej, to... i silosów, których nie było, to nie było to tak pięknie, jak jest teraz. No kurde, no no no, dziadek widzę, że jednak trochę tutaj włożył w tą działkę. Bizon, to jest bizon, pamiętam, na nim jeździłem, bo tu przyjeżdżałem dwa razy do roku, później już nie jeździłem w ogóle. Ale że tego nie ukradli, to też wiecie, no bo ja też szybko tutaj przyjechałem. Azor widzę, że jest. Zobaczyłem moje jedzenie w ogóle. Ale drzwi nie naoliwione. Dobra, damy jedzonko, bo widzę, że piesek głodny będzie. Wow! No nie no, co ja to... Piękna maszyna. Zobaczmy, co on tu w ogóle masz. Z tego, co widzę, co miał, bo teraz to jest moje. No. Jednak te bramy tutaj to... Światło działa jeszcze, okej. Okay. Pusty silos mamy, ale jaki ładny. No dziadek, jednak widać, że tutaj zainwestował w gospodarstwo. Co my tu możemy kupić? Krowy, proszę bardzo, 60 krów. Ale jaka to jest, kurde, wielka stodoła. Spójrzcie, otwarty ten. No pięknie. No co tu można? Ładnie to wygląda. No powiem wam, że dziadek to jednak się... A tu coś z tyłu jeszcze jest. O proszę. A co tutaj jest? No nie gadajcie, że tutaj jeszcze świnie dziadek miał. No nie wierzę. No i tak jak to mówiłem, winogrono i oczywiście dwa pola, 52-53, tak jak jest w spadku napisane. Tutaj widzę, że to pole jest niezasiane, nic nie jest z nim zrobione. Myślę, że będziemy w tym robić.
przyczepa, nie wiem, czy to jest chyba nasza, nie? Na naszym terenie stoi ładna. To już niedawno chyba musiała być kupiona, bo jest nówka. No nic, no tak oprowadziłem was po gospodarstwie. Po moim gospodarstwie. Zobaczmy, co jeszcze tutaj mamy. Bezpieczniki połączone, ok. Wow. C330 marzenie, które moje było, żeby tym kiedykolwiek wsiąść. No to wsiądźmy, odpalmy to. To w ogóle odpali to. O! No jak to chodzi. Spójrzcie sami. Zadbana 30 to jednak jest zadbana, nie ma co. Dobra, wyjeżdżamy. I coś dziadek napisał, że jeszcze na sklepie stoi. W tym, że jest tam. Gdy przyjadę, to chłopaki to wyciągną, tylko o telefon. Zostawił telefon do nich. Oczywiście ja do nich przedzwoniłem już wcześniej jadąc tutaj, że jadę, objaśniłem sytuację z tym synem i tak dalej. Wziąłem papier do razie czego i kazali podjechać, że oni wystawią sprzęty, które dziadek jeszcze u nich trzymał. Więc jedziemy. Sklep co prawda ma, ten dziadek miał bardzo blisko, a wystawione są jakieś. Ale to co to jest? Kultywator? Tak, kultywator. Dobrze. Dobra, to kultywator i jakiś tutaj ziarna chyba, czy coś takiego. Dobra, więc jedziemy. W tym odcinku myślę, że sobie darujemy jakiekolwiek pracę. Tylko to jest taki odcinek zapowiadający moją tutaj piękną karierę. Mam nadzieję. Zobaczymy, jak sobie tutaj jeszcze. O, ej, tego tu nie wiedziałem, że to jest do ziemniaczków. Zobaczcie, stoi. No, 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 dobrze. Azor tutaj ci. Będę musiał postawić to. Jakieś polania. Możemy chociaż w sumie zobaczyć, jak tutaj pola. Zobaczymy, jak te pola wyglądają. I mamy chyba gotowe już jedno do. Tak, tam jest pszenica gotowa do skoszenia, więc myślę, że w tym odcinku skosimy sobie tą pszenicę, czy to tam jest. Wow, odpalamy. Teraz tak, dźwignia w dół. Buty są, wyjeżdżamy. To mnie uderzy w silosy, to dopiero będzie krzywda. Dziadek tutaj tyle się napracował, a my co byśmy rozwalili? Chyba zmieszczę się, nie? Brama wymierzona na tego bizona. Tak naprawdę. Dobra, to co? W tym odcinku może pierwsze żniwa zrobimy. Sobie. Ładny zjazd jest tragiczny. No. I sarny oczywiście. Ich nie chcemy.
zjeść, ani przejechać. Bo przejazd jest tutaj idealny. Myślę, że w następnym odcinku trochę zarosło strasznie. No, trzeba było też się tym zająć. O kurde, gigant... O kurde, fajnie. Gigantyczne pole. Nie, to nie jest gigantyczne, ale... W przyszłości myślę, że będzie trzeba tutaj pomyśleć nad jakąś... nad rozłożeniem. Bierze. Z tego nie wiem ile to będzie, ale jedziemy. Myślę, że kilka minut tak na dogrywkę wam nagram. Ale tu głośno jest strasznie w tym bizonie. Ja sobie te dźwięki przyciszę, bo chyba nie będzie mnie tak dobrze słychać, powiem wam. Dobra, powinno być git. Przejedziemy w jedną, w drugą. Zobaczymy jak tutaj dziadek o to pole dbał. Ale no ładnie, bizon na razie pracuje dobrze. Temperatury ma ok, nic tam nie umyka mu. Tylko będzie trzeba później zobaczyć. A też jest kupa czasu, moi drodzy, do tego. W ogóle nowy jest kombajn, widzę. To jest zarówno to godzin. No proszę. Krowy i świnie, kiedy kupujemy. Bo na razie to... Może jakiś kontrakt z kimś byśmy podpisali. Jedziemy. To będzie 1600 w dwie strony, czyli z tego pola. Dwa, trzy zbiorniki, z 10 ton zbierzemy, tak liczę. 7, od 7 do 10 ton. Jak tak daje. No ale wiadomo, raz daje więcej, raz daje mniej. Więc to trzeba też na to wyważyć. Tak powiem, dobrze, przejedziemy sobie w tą stronę. Zobaczymy jak tutaj on dalej nam mówi. Ładnie zbiera, ładnie zgrabia, ładnie ścina nawet te pszenice. Nie jest to najgorzej. Myślałem, że jakoś będzie problem z tym kombajnem, ale widać, że jest odrestaurowany, odremontowany, kurde, bezpiękny. To 15 minut akurat będziemy mieli, jak ja tutaj zakończę to sobie tutaj jeździć. Nie no, ze słomy to będzie mało, z tego co widzę, myślę, że no 1000, tak mówiłem, 1800. A ja w tym pięknym akcencie żegnam się z wami i do następnego. Na razie, cześć!